piękny prawusek, głęboko schowany w mchu przed ludźmi i zwierzętami. Wszystko pochowane, to co ludzie nie mogli zauważyć, teraz zbieram. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc dlatego zapraszam wszystkich swoich miłośników leśnych wypadów z lasu na najnowszy film w moim wykonaniu. 7:36, wtorek, 13 września 2022. I w ten wtorkowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tego miejsca. Czyli nie przeciągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film. A więc kawa, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać w filmowych filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Bo dużo ludzi wysiadało, emerytów, rencistów, to mają czas. No a ja przed drugą zmianą nakręcę dla Was jakiś szybki materiał. Ale powiem wprost, na tą chwilę tak jakby grzybów nie było. Ostatnie zimne noce, naprawdę zimne noce, jak ja nie jestem zmarzluch, a w nocy zamykam okno, jak idę spać, bo zimno było. Ostatnie noce było zimne, jest mokro, mokro. Zobaczycie później to sami, że jest mokro, ale noce potrzebują być ciepłe, aby grzybnia ruszyła i grzyby rosły. I ostatnio bardzo zimno i nie wiem, czy coś z tego będzie. Pół godziny już chodzę i na razie natrafiłem tylko, drodzy Państwo, zobaczcie sami, mam dwa kozaczki i jednego borowika. Oczywiście borowik zdrowy, schowany był, jak widzieliście, i tak to mniej więcej się prezentuje. Więc czuję, że szału nie będzie naprawdę. Bardzo dużo ludzi. Na wyobraźcie sobie, jeszcze był weekend. Sobota, niedziela, poniedziałek. No i dzisiaj wtorek, jest przeogromnie dużo ludzi. No ale czy uda się coś trafić jeszcze? Zobaczymy sami. Ale zobaczcie, pięknego widzę. Jak Boga kocham, naprawdę teraz kucnąć. Jak Boga kocham, naprawdę. Teraz go dopiero dostrzegłem. Dopiero teraz go dostrzegłem. Nie to, że celowo tutaj przysiadłem, żeby nakręcić film. I tak powiedziałem, teraz go dostrzegłem, kucając, pokazując Wam koszyk, więc trzeba ostrożnie sprawdzać je dokładnie i zobaczcie, jaki ładny. Zobaczcie, jaki ładny prawusek. Więc weźmiemy go, obczyścimy do koszyka i szybko szukamy, przejdziemy. Ile trafię, tyle trafię. I muszę się sprężać naprawdę, bo muszę jeszcze przed pracą ogarnąć się, zjeść coś, odpocząć i na drugą zmianę 14:30 do pracy. Więc zostańcie ze mną, z Pyzą, i zobaczymy, co dalej będzie w tym lesie po zimnych nocach. Jak pięknie rosną dwa prawuski. Ok, czyli piękne grzybki. Najpierw przytulimy jednego, teraz drugiego i mamy dwa świętokrzyskie borowiki. Piękne świętokrzyskie borowiki, a tu widzę trzeciego, może trochę zmęczony, przewrócony. O, tutaj. Okej, zdrowy. Zobaczcie, trzy piękne prawuski, a ktoś tu chodził, bo widać, że są grzyby
odcięte. Więc szukam teraz tak ciężko. Ktoś przegapił, więc fiku miku, znajdą się zaraz w pyzowym koszyku nasze prawuski. Nic dodać, nic ująć. No ale zanim je zabiorę, zobaczcie. Tutaj jest psiok, ale tu jest mały borowik. Zostawię go, on za parę dni sobie urośnie. Więc szukamy tutaj dalej prawusków. Taki piękny prawusek. Ale tylko widzę jednego, ale jak jest jeden, może będą koło niego rosły kolejne, więc szukamy obok starannie, dokładnie, pomalutku, powolutku. Pojedyncze sztuki. Rosnące, które napotykam na dzisiejszym grzybobraniu. Pojedyncze teraz sztuki. Dosłownie pojedyncze sztuki. No ale są, to nie ma co marudzić. Nie ma co marudzić. Idziemy dalej ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Piękny jest. No ale tu widzę drugiego. Drugiego tu widzę, niedaleko. Pięknego borowika. Więc mamy dwa ładne, rosnące koło siebie świętokrzyskie prawuski. Mamy kolejnego, więc go oczywiście przytulę. Piękny jest, przyznać musicie rację. Więc idziemy dalej, szukając te pojedyncze sztuki po tych zimnych weekendowych nocach. A tutaj mamy kozaczka rosnącego wśród, widzicie, mchu. Więc też go przytulę, nie inaczej. Obok drugi taki ogryzek i mamy dwa kozaczki rosnące mchu koło siebie. I tak już się prezentuje ten mój koszyczek. Znalazłem teraz kozaczka tego, no ale widzę tutaj drugiego. Drugiego widzę. Więc zerwiemy go i jest drugi fajny kozaczek. Lecz kilka metrów dalej mamy kolejne kozaczki rosnące koło siebie. Więc oczywiście zabiorę je, bo są fajniutkie. Fajniutkie kozaczki. Mam tutaj prawuska. Piękny. I widzę drugiego małego, bo tutaj ktoś był, cięte, jak widzicie, wycięty grzyb, ale tu obok jest mały, wychodzący spod ziemi prawusek, czyli do marynaty
akurat nie za mały grzybek i mamy dwa piękne prawuski. Szukamy dalej, ale widzę, że szału dzisiaj nie będzie. Wyzbierane, dużo ludzi chodzi, dużo ludzi w tych miejscach, co ja zbieram. A tutaj schowałeś się, byku, ale cię dostrzegłem i cię teraz zerwę, bo jesteś ładny borowik rosnący przy drzewie. Piękny jest. Przyznać musicie mi rację, drodzy widzowie, że jest piękny, świętokrzyski borowik. Taki grubasek. Nic dodać, nic ująć. Więc przytulimy go i szukamy dalej. Więc idziemy dalej i szukamy. Nie inaczej. Na prawo, przed siebie, na lewo. Szukamy. Naszych grzybków. A tutaj co mamy, drodzy Państwo? Pięknego prawuska. Piękny jest, też lekko schowany. Zobaczcie, lekko schowany. Więc go przytulę. Głęboki korzeń w tym świętokrzyskim. Więc szukamy jeszcze przez jakiś czas i będziemy kończyć, bo trzeba iść dzisiaj jeszcze na popołudniową zmianę do pracy. Dobra, ja już, drodzy Państwo, idę do wyjścia. Niestety nie ma. Zimne noce ostatnie i nie ma. Znajduje się te, które urosły wcześniej. Co inni grzybiarze nie zerwali. No to ja te niedobitki zbierałem. Ale w miejscach, których na bank wiem, że były, że są, no ale to te końcówka. A teraz poszłem z dala od ludzi, trochę dalej, no i nic na razie nie widzę, ale tak jak mówię, zimne noce, ja idę do wyjścia z lasu i niedługo będę kończył, więc jeszcze przejdziemy drogę powrotną. Zobaczcie, mokro w lesie, nawet nie słychać szczelających gałęzi, ściółki, że sucha, bo mokro jest, drodzy Państwo, jest mokro. O, no fajnie, jeszcze bym orła wywinął i by było najlepiej. I tak mówię, mokro jest, tylko zimno. Ja włożyłem spodnie, jak widzicie, koszulę, podkoszulek mam pod spodem. Zimne noce, zimno, a jakby było ciepłe noce, te powiedzmy z niedzieli na poniedziałek, z poniedziałku na wtorek, grzybki by rosły, ale zimne, 8-7 stopni, to zimne noce, ale zobaczymy jeszcze co jak, więc wychodzę z lasu i zobaczycie sami, co uda się trafić, więc zostańcie jeszcze ze mną. I zobaczymy, co i jak. Słychać traktory. Wycinka jest niedaleko. A tu mamy ceglastoporego
borowika, więc przytulę go, bo z braku laku to i kit dobry. Przy drodze mamy kozaczka. Więc przytulę go. Idziemy w drogę powrotną dalej. W końcu w drodze powrotnej, ale tak mówię, pojedyncze sztuki. Pojedyncze sztuki. A tak ładnie. Ładnie, mokro, ale zimno, zimne noce. Nie inaczej. Czyli taki ładny, malutki, ale drodzy Państwo, zimne noce, nie inaczej, zimne noce. Cóż z tego, że jest mokro, jak zimne noce. Okej, ale to był drugi. Tu był drugi z tych grubasków. Z tych grubasków, jak to mówię, w drodze powrotnej do domu. Tu jest ładnie, pójdziemy tędy, ko tej brzozy. I zobaczymy, czy tutaj nic nie rośnie. Przy brzozie nic. O, w muchu. Też nic nie widzę. Ale jest ładnie, ładnie. Weszłem głęboko w las, więc teraz muszę zasuwać do wyjścia z lasu. No ale miejsca fajne, fajne. Fajne miejsca. Cisza, spokój, ludzi nie ma. No ale i grzybów nie ma. Dwa się trafiły. No i pomału dalej wracamy. Szukając po drodze prawosków. Tu też mi się podoba, drodzy Państwo, wśród tych trzech rosnących brzozek, brzóz, jak zielono. Zobaczcie, jak ładnie wyścielone na zielono i cztery brzozy w kwadrat rosnące. Dobrze, ale nic nie widzę, więc pomalutku idziemy. Idziemy dalej. Co to mamy? Co to jest? Chyba będzie goryczak. Goryczak. Idziemy dalej. Tutaj brzozy. Zobaczcie, krzory, paprocie. Jaka fajna miejscówka. Chodzę, chodzę i myślę sobie, dlaczego tutaj nie ma żadnego czerwonego kozaka, powinien stać. A tu nagle zobaczyłem borowika rosnącego. Zobaczcie sami, drodzy Państwo. Zobaczcie sami, jaki ładny. Jaki ładny. Liczyłem na czerwone kozaki, a tu taki ładny borowik. Taki ładny borowik, zielone sito, w pełni ukształtowany, ale ładny prawosek. Więc zwracamy uwagę, czy nie ma kolejnych. Idziemy dalej tym szlakiem brzoz.
kierunku wyjścia z lasu i do domu. A to co mamy? Co tu jest? Czyli podgrzybek. Podgrzybek nie inaczej. Więc drodzy Państwo, kończymy na dzisiaj ten dzisiejszy nierówny pojedynek. Leciało tak, pokazałem na filmie, czyli czas jechać do domu, ogarnąć się, odpocząć przed drugimi zmianami, które czekają mnie w dniu dzisiejszym. I tak to leciało. Udało się trafić to, co widzicie w koszyku. A to dzisiaj jeszcze moje grzybki. Tak to mniej więcej wygląda. 20 borowików. Czyli tak to wygląda. 20 borowików. Fajne. Większość zdrowych. Jak widzicie, wszystko sprawdzałem. I tak to mniej więcej wygląda. I nic poza tym. Czyli zimne noce, grzyb nie rośnie, ale miejmy nadzieję, że jeszcze coś ruszy. Więc po takim wypadzie przed drugimi zmianami nic nie pozostaje mi innego, jak zakończyć dzisiejszą imprezę. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe i czekajcie na kolejne moje filmy. Jedziemy na Kielce. Cześć!